No ile lat jestem? 70. Obecnie to się zajmuję tak, żeby co komu, gdzie komu trzeba pomóc coś, no to pojmuję, to pomagam. I na podwórku przy roślinkach, bo to jest życie i mi daje najwięcej radości. A robiłam, to robiłam dużo, aż trudno wszystko wyliczyć. Różne sprawy, różne rzeczy, różne rzeczy. Katechizowałam. Wychowawczynią domu dziecka, no, katechizowałam. A tam inne tytuły, to nieważne. Ja nie wiem, kim chciałam. Nie miałam marzeń dopiero w klasie siódmej, czy którejś tam, siódmej, czy ósmej, bo to były 8 lat, to już miałam pragnienie pójścia do klasy. Ale jak on wygląda, to nie wiedziałam. Tylko miałam pragnienie pójścia do klasy. Prezentka to co? To siostra, która? Ponieważ się ofiarowała Panu Bogu, powinna być z tego bardzo zadowolona. Powinna być radosna, uśmiechnięta, uprzejma, uczynna dla wszystkich. No ale to nie zawsze jest takie łatwe. No ale powinna się starać. A jaka nie powinna być? Pochmurna. Gnośniała. Nie powinna być. Tylko pochmurna. Powinna się ciągle odmładzać prezentka. Nie kremami, tylko duchem. Być prezentką, radosną, ofiarną, to znaczy naśladować Matkę Bożą. Tak jak zawsze, to znaczy tak jak Matka Boża, ale nie jest to łatwe, ale jak się nad tym czuwa, to coś tam czasem wyjdzie.